Kompania mediowa przedstawia Max Lugawerre, jest jak geniusz, czyta Mateusz Bosak. Nagranie, pika Pewnego dnia dotarło do mnie, że mam coś, czym dysponuje niewiele osób: akredytację przedstawiciela mediów. Zacząłem wykorzystywać legitymację dziennikarza, aby dotrzeć do czołowych naukowców i klinicystyków z całego świata, z których każdy zdawał się dysponować jakąś wskazówką, mogącą zaspokoić mój głód poszukiwacza prawdy. Do tej pory przeczytałem setki, jeśli nie tysiące artykułów naukowych z różnych dyscyplin i przeprowadziłem wywiady z dziesiątkami czołowych badaczy i wieloma uznanymi w świecie klinicystami. Miałem również okazję odwiedzić laboratoria badawcze niektórych z najbardziej szacownych instytucji, takim jak Harvard, Brown i szwedzki Karolinska Institute. jakie właściwie czynniki środowiska zewnętrznego pozwalają rozwijać się naszym ciałom i mózgom zamiast je niszczyć. Właśnie one stały się podstawą moich dociekań. To, co znalazłem, zmieniło mój sposób myślenia o naszym najdelikatniejszym organie, i zaprzeczyło fatalistycznym poglądom przedstawianym przez zdecydowaną większość neurologów i ekspertów w tej dziedzinie. Będziecie zaskoczeni, może nawet zszokowani, gdy dowiecie się, że będąc w grupie milionów ludzi z genetycznie uwarunkowanymi predyspozycjami do rozwoju choroby Alzheimera statystycznie jedna osoba na cztery na świecie możecie bardziej pozytywnie zareagować na zalecenia zaproponowane w tej książce. Kierując się nimi, Prawdopodobnie już teraz będziecie mieć więcej energii, lepszy sen i nastrój oraz rzadziej mgłę mózgową. W czasie mojej wędrówki zdałem sobie sprawę, że medycyna to rozległa dziedzina z wieloma silosami. Chcąc jak najlepiej zadbać o coś tak złożonego jak ludzki organizm, nie mówiąc już o mózgu, trzeba te silosy rozbić. Wszystko jest w niewyobrażalny sposób powiązane, a łączenie poszczególnych elementów. Wymaga pewnego poziomu kreatywnego myślenia. O wielu powiązaniach dowiecie się z tej książki. Na przykład podzielę się wiedzą na temat metody spalania tłuszczu tak potężną, że niektórzy badacze nazwali ją biochemiczną liposukcją i jak może stać się najlepszą bronią mózgu przed jego destrukcją. Albo w jaki sposób niektóre pokarmy i ćwiczenia fizyczne przyczyniają się do wydajniejszego działania komórek mózgowych. Chociaż zwykle wyjaśniam zawiłości żywienia laikom, pasjonują mnie również bezpośrednie rozmowy z lekarzami, ponieważ zaskakująco niewielu z nich jest odpowiednio przeszkolonych w tej dziedzinie. Zostałem zaproszony, aby uczyć i uczyć się od studentów medycyny i stażystów neurologii w cenionych instytucjach akademickich, takich jak Whale Cornell Medicine. Miałem też okazję znaleźć się wraz z wieloma naukowcami cytowanymi w tej książce. W gronie wykładowców w New York Academy of Science, Nowojorskiej Akademii Nauk, pomogłem stworzyć narzędzia służące klinicznym metodom zapobiegania chorobie Alzheimera, wykorzystywane w nauczaniu lekarzy i innych osób świadczących usługi zdrowotne na całym świecie. I jestem współautorem rozdziału poświęconego temu problemowi w podręczniku przeznaczonym dla neuropsychologów. Uczestniczyłem także w badaniach prowadzonych w klinice zapobiegania chorobie Alzheimera. Weil Corner Medicine i New York Presbyterian. Wszystko to jest rezultatem gigantycznego i niekończącego się wysiłku, którego celem było nie tylko zrozumienie tego, co stało się z mamą, ale także chęci uchronienia tu i teraz, siebie i innych przed tym, co jej się przydarzyło. Mam nadzieję, że czytając o tym, jak sprawić, by mózg działał lepiej, unikniesz problemów zdrowotnych. I doprowadzisz swoje funkcje poznawcze do naturalnych granic. Jak korzystać z tej książki? Książka, oparta na najnowszych badaniach naukowych, jest przewodnikiem, którego celem jest osiągnięcie optymalnego funkcjonowania mózgu z przyjemnym efektem ubocznym w postaci minimalizacji ryzyka rozwoju demencji. Być może szukasz sposobu wciśnięcia przycisku, który zresetuje Twoją sprawność umysłową. I wyczyści pamięć podręczną. Albo masz nadzieję na zwiększenie wydajności własnego organizmu i osiągnięcie przewagi nad konkurencją. Może jesteś jednym z milionów ludzi na świecie walczących z mgłą mózgową, albo depresją. Albo niezdolnością do radzenia sobie ze stresem. Być może masz ukochaną osobę, która cierpi z powodu demencji lub zaburzeń funkcji poznawczych i boisz się o nią lub ten problem dotknął właśnie ciebie. Bez względu na to, co skłoniło cię do zakupu tej książki, podjąłeś właściwą decyzję. Książka jest próbą ukazania faktów i zaproponowania nowych, jednolitych zasad, pozwalających przeciwdziałać dotykającemu nas wszechobecnemu złemu samopoczuciu. Dowiesz się z niej o produktach żywnościowych, stanowiących podstawę, pozwalającą zbudować jak najlepiej działający mózg, które stały się ofiarami współczesnego świata. I zostały zastąpione biologicznymi odpowiednikami taniej płyty wiurowej. Każdy rozdział dogłębnie opisuje czynniki wpływające na optymalne funkcjonowanie centralnego układu nerwowego, od drogocennych błon komórkowych, przez układ naczyniowy po zdrowie jelit. Wszystko przez pryzmat najważniejszego organu czyli mózgu. Po każdym rozdziale pojawia się opis wybranego produktu z diety geniusza, zawierające wiele cennych składników omówionych w tekście. Produkty te posłużą jako broń przeciwko poznawczej przeciętności i jej destrukcji. Zachęcam do ich częstego spożywania. W dalszej części książki opisuję szczegółowo optymalny styl życia geniusza, którego kulminacją będzie plan geniusza. Pisząc tę podzieloną na trzy części książkę. Zakładałem, że zostanie przeczytana od deski do deski, ale nie mam nic przeciwko temu, aby traktować ją wybiórczo i czytać poszczególne rozdziały. Możesz robić notatki na marginesach i podkreślać kluczowe informacje. Często tak robię. W tekście można również znaleźć spostrzeżenia i zapiski lekarza poświęcone klinicznym i osobistym doświadczeniom mojego przyjaciela i współpracownika, doktora Paula Gruola, dotyczące wielu omawianych problemów. Dr Paul po ukończeniu studiów zderzył się z własną dolegliwością dotykającą obecnie wielu ludzi w świecie zachodnim – otyłością. Pragnąc znaleźć rozwiązanie tego problemu, postanowił nauczyć się wszystkiego, co mógł o odżywianiu i ćwiczeniach, czyli zagadnieniach, które niestety są ignorowane w programach nauczania w szkołach medycznych. Dzięki swoim odkryciom w niecały rok udało mu się zrzucić blisko 50 kilogramów. Na kolejnych stronach podzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi ćwiczeń i sposobu odżywiania. Nauka to niekończący się proces to metoda odkrywania i poznawania zjawisk a nie nieomylna miara prawdy. W książce przedstawimy nasz sposób rozumienia najlepszych dostępnych dowodów zakładając, że nie wszystko da się zmierzyć eksperymentalnie. Czasem wystarczy obserwacja i praktyka kliniczna, a ostatecznym wyznacznikiem jakości zdrowia jest to, jak reagujemy na daną zmianę. Mamy podejście ewaluacyjne. Przyjmujemy, że im krócej istnieje produkt spożywczy, lekarstwo lub suplement, tym większy jest ciężar dowodu w jakimś stopniu wpływającego na to, co uważamy za zdrową dietę i styl życia. Trzymamy się zasady winny do czasu udowodnienia niewinności. Patrz przykład w części o wielonienasyconych tłuszczach otrzymywanych z nasion w rozdziale drugim. Rozpocząłem swoją wędrówkę od czystej karty, podążając za dowodami, niezależnie dokąd mnie prowadziły. Nie zakładałem niczego z góry. Chciałem zachować obiektywny dystans i być pewnym, że nie stracę z oczu lasu, patrząc na pojedyncze drzewa. Przedstawimy zależności, które mogły nie być kojarzone w innych publikacjach tego rodzaju, na przykład metabolizmu ze zdrowiem serca, zdrowia serca ze zdrowiem mózgu czy zdrowia mózgu z samopoczuciem. Wierzymy, że przezwyciężanie tych podziałów stanowi klucz do królestwa wiedzy. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że między ludźmi istnieją różnice genetyczne oraz dotyczące zdrowia i poziomu sprawności, określające między innymi stopień tolerancji węglowodanów i reakcję na aktywność fizyczną. Odkryliśmy sposoby działania, które powszechnie stosowane mogą przynieść korzyści każdemu. W ramkach przedstawiamy wytyczne dotyczące dostosowania naszych zaleceń do Twoich własnych uwarunkowań biologicznych. Mam nadzieję, że kiedy już skończysz czytać, spojrzysz na swój mózg w nowy sposób, jak na coś, co można dostroić. Zaczniesz postrzegać jedzenie jako oprogramowanie które pozwoli ustawić mózg w tryb online i uruchomi Twoje nieograniczone zdolności mentalne. Dowiesz się, gdzie znaleźć składniki odżywcze, które poprawią Ci pamięć i dodadzą energii. Zobaczysz, że w rzeczywistości spowolnienie procesu starzenia się, w tym starzenia poznawczego, wiąże się w równym stopniu z produktami, które wykluczasz z diety, z tymi, które wybierasz do spożycia. Jak również z tym, kiedy i w jaki sposób je spożywasz. Podzielę się także wiedzą na temat produktów, które mogą o ponad dekadę obniżyć biologiczny wiek mózgu. Mówiąc szczerze, nie mogę się już doczekać, kiedy razem wyruszymy w tę podróż. W ciągu dwóch tygodni nie tylko zaczniesz czuć się znacznie lepiej, ale będziesz realizować mój ukryty plan i prawdziwy cel. Wykorzystania najnowszych i najlepszych dostępnych metod, Pozwalających ci uniknąć tego, czego doświadczyliśmy z moją mamą. Zasługujemy na lepszy stan naszych mózgów, a sekret tkwi w tym, co jemy. Jedz jak geniusz!